Pani marszałek, Wysoki Sejmie, kontynuując odkłamywanie historii PSL-u, chciałem przytoczyć fragmenty na bazie dokumentów, które dzisiaj są dostępne, z wypowiedzi pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tym razem Władysława Gomułki, na trzecim kongresie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Cytuję. Obywatele delegaci, bracia chłopi, w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej składam wam przede wszystkim serdeczne pozdrowienia i witam wasz kongres, trzeci kongres Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od lat 15, od zarania władzy ludowej w Polsce, partię naszą i waszą łączy braterska współpraca i ścisłe współdziałanie. Łączy nas wspólna walka o wspólne cele. Sojusz robotniczo-chłopski to niewzruszona linia generalna naszej polityki. To naczelna wytyczna całej polityki państwa ludowego. To fundament ustroju sprawiedliwości społecznej, ustroju socjalistycznego, którego budowa stała się naszym wspólnym dziełem i programem. W ciągu tych 15 lat na każdym etapie rozwoju Polski Ludowej realizacja polityki Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego przeoblekła się w nową postać. Nabierała konkretnej, aktualnej treści. Na gruzach hitlerowskiej okupacji razem budowaliśmy pierwsze zręby władzy ludowej. Przeprowadzaliśmy razem reformę rolną. Razem w walce z reakcją umacnialiśmy władzę robotniczo-chłopską. Kolejny fragment, cytuję, z tego samego przemówienia z 1959 roku. Bankrutami politycznymi zostali ci, którzy tej polityce byli przeciwni. Zwalczali ją zaciekle i zbrodniczo, którzy w imię ratowania starych porządków społecznych i panowania klas kapitalistyczno-obszarniczych usiłowali unicestwić ideę Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego. Na śmietniku historii znalazł się zaciekły wróg socjalizmu, przeciwnik Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego, osławiony prezes Szczoteczka, pan Mikołajczyk, z którym zerwała nawet część jego emigracyjnych współtowarzyszy, nie chcąc się kalać i tuczyć śmierdzącym pieniądzem różnych obcych wywiadów skierowanych przeciwko ich własnej ojczyźnie. A pan Mikołajczyk, który jak sam opisuje tylko ze szczoteczką do zębów, uciekł z kraju do swoich mocodawców, za tę cudowną szczoteczkę nabył w Stanach Zjednoczonych przyzwoitą farmę wartości 100 tysięcy dolarów. Podesłał sobie złotem śmietnik, na który wyrzuciły go rozpędzone koła rozwoju historii wówczas, gdy usiłował je powstrzymać i zawrócić ich bieg. Koniec cytatu. Wysoki Sejmie, przytaczam te fragmenty wystąpienia towarzysza Władysława Gomułki z 1959 roku na kongresie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, najwyższej władzy tej organizacji, po to, żeby pokusić się o pewne analogie, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. A mianowicie, tak jak było powiedziane przez pana posła Jerzego Sondla, dzisiaj ta partia, która dziedziczy dokonania ZSL-u, a nazywa się PSL, zasiada również w ławach sejmowych. Ta partia dzisiaj od 8 lat jest już w sojuszu z Platformą Obywatelską. I zwróćmy uwagę, jak jedni o drugich dbają. Teraz jest sytuacja niezrozumiała po wyborach do samorządu terytorialnego i zamiast jako partie rządzące PO i PSL wyjaśnić sprawy, to posługują się różnymi epitetami w stosunku do tych, którzy pytają się, jak to się stało, że jest taki wynik wyborczy, jak to się stało, że jest tyle głosów nieważnych, dlaczego tak zrobiono, że społeczeństwo czuje się oszukane. To lecą różne pod ich adresem, pod adresem tych, którzy pytają, lecą epitety z najwyższych szczebli tych dwóch władzy, tych dwóch partii rządzących. Proszę, dzisiaj to, co się stało w 1947 roku, sfałszowane wybory, to wszyscy, cały naród wiedział. Zginęło dużo ludzi w więzieniach, siedziało dużo ludzi wówczas, którzy mówili o tych sprawach i się sprzeciwiali. Dzisiaj jeszcze nie mamy dokumentów na okoliczność tego, co się stało przy wyborach, które niedawno się odbyły w Polsce do samorządów. Mamy nadzieję, że to nastąpi kiedyś, że będzie to ujawnione, co się stało. Natomiast dzisiaj też pobrzmiewają takie słowa z ust wybitnych działaczy partii, która nazywa się PSL, jak gdyby, że im to pachnie
tym, co było w 1947 roku i jak gdyby tą właśnie sytuację, gdzie PSL było ofiarą wówczas barbarzyństwa komunistycznego, to jak gdyby ta sytuacja teraz, że ktoś mówi, że są sfałszowane wybory, to ich też pośrednio dotyczyło. Ta partia, która zasiada tutaj, na tej sali, to jest zupełnie inna partia niż partia z 1947 roku PSL. Bo ta partia, która zasiada na sali, nazywa się PSL, dziedziczy przede wszystkim 40-letnią historię ZSL-u. A jak ona się przysłużyła Polsce, to z tych dokumentów dobitnie widać. Dziękuję za uwagę. Oświadczenie.